Bogu, że jesteśmy tutaj. Niejednokrotnie z moją małżonką oglądaliśmy programy telewizji Betel i myślałem sobie, jak tu jest. Jest super. Jezus Chrystus, Duch Święty, niech żyje pośród nas. Długo pytałem Ducha Świętego, co powinniśmy powiedzieć, jakie nasze świadectwo, jaka część naszego życia, którą podążamy z Chrystusem. Niech Duch Święty nas poprowadzi, Boże Święty, żeby to było tylko na Twoją chwałę i żeby przyniosło to tylko chwałę Królestwu i Tobie, Jezu. Zaczniesz. Moja małżonka zacznie, ponieważ pierwsza się nawróciła. Tak jak wiele osób tu mówiło, ja pochodzę też z rodziny katolickiej, aczkolwiek moja rodzina chodziła do kościoła, mama i tata, i to wszystko zaczynało się i kończyło na obchodzeniu świąt, Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, postów, no i co niedzielę do kościoła. Moje ogólne pojęcie o wierze, o Bogu było takie, że no Jezus Chrystus nas zbawił, no ale to nie wiadomo do końca, jak to będzie, no bo to się dopiero tam dowiemy, czy się załapaliśmy, czy nie, no czyściec i te rzeczy. No więc właściwie żyłam cały czas w takim strachu, gdzie ja pójdę, czy nie pójdę, czy potem przestałam w ogóle o tym myśleć. Oczywiście w Boga wierzyłam, że On jest, no i tyle. Założyłam rodzinę, poznaliśmy się z moim mężem, mamy dwójkę dzieci, wychowywaliśmy te dzieci, jak umieliśmy najlepiej, oczywiście bezbożnie, zupełnie jak poganie w świecie. Z początku jeszcze chodziliśmy do kościoła, ale potem to już w ogóle. Dzieci nam rosły, my oddalaliśmy się od siebie, nasze małżeństwo zaczęło się rozsypywać, mąż ciągnął swoją stronę, ja w swoją. Ja miałam swoje zainteresowania, on miał swoje. I właściwie byliśmy już później, bo już później dzieci wyrosły. Córka się wyprowadziła w 2012 roku. Syn z nami jeszcze mieszkał, no też już był dorosłym człowiekiem. Ja miałam swoje zainteresowania, głównie serial jeden, nie będę mówić, okropny okultystyczny serial. Ciągnęło mnie bardzo w tą stronę. Tarota, okultyzmu, wszelakiego New Age, no straszne rzeczy. Oglądałam namiętnie horrory i w ogóle to był cały mój świat. Ja próbowałam tym światem zapełnić pustkę, jaka była we mnie. Plus jeszcze zakupy, ciuchy, po prostu... Ale ciągle pustka była, ciągle było coś nie tak. Gdy miałam już taki dostęp do internetu, kiedy mogłam sobie w nim posiedzieć, zaczęłam w tym internecie buszować. I w pewnym momencie zaczęłam szukać... Na stronach protestanckich, jakoś w jakiś sposób chyba Bóg mnie kierował w tą stronę, w stronę Słowa Bożego, w stronę Jezusa. Ale czytałam to wszystko i to wszystko do mnie nie trafiało kompletnie, aczkolwiek podobało mi się. Aż raz trafiłam na studium biblijne, prowadził je Fabian i to było... Ogromnie dużo materiału, bo to wtedy były 3 serie po 12 odcinków, z czego każdy miał ze 3 godziny. Ja sobie myślę, o rany. Ale tak gdzieś w środku było, no spróbuj, zobacz. No zacznij chociaż troszkę. Słuchajcie, jak ja to zaczęłam słuchać, to było takie czyste studium biblijne. Biblia, on się podpierał tylko wersetami. I zaczęłam słuchać. Minął miesiąc czy dwa. Przesłuchałam wszystko, całe te trzy serie i wersety łaską jesteście zbawieni, nie z was Boży to dar, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. I drugi z Rzymian, kto w sercu uwierzy, a ustami wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem, zbawiony będzie. I te wersety we mnie zaczęły pracować. I ja tak sobie myślę, nie, to nie może być takie proste, nie. Nie, to. Ale im bardziej o tym myślałam, tym bardziej czułam, że właśnie tak. I pewnego wieczoru, kiedy siedziałam znów i słuchałam już tam którejś kolejnego odcinka z tej serii, taki głos w sercu, no tak, ty już wiesz, wszystko wiesz. No i co z tym robisz? Co z tym zrobisz?
Ja tak sobie myślę, no rzeczywiście, no wiem. No wiem już. I nic z tym ciągle nie robię. A to zrobię. I jak dziecko po prostu taką ufnością wyszłam przed dom. Oddałam życie Jezusowi, bo poczułam, że ja wierzę, że no przecież wierzę w to, co On zrobił. Ja to wszystko wierzę. Chcę, żeby był moim Zbawicielem. Ja już nie chcę się bać. Chcę, żeby mnie zbawił. Pozbawił mnie tego całego balastu. I po prostu według słów z Rzymian, kto w sercu uwierzy i wyzna ustami. Więc ja już wiem, że wierzę w sercu. Wyznałam ustami. I weszłam do domu innym człowiekiem, bo Jezus mnie uwolnił od tych wszystkich seriali, od tych wszystkich rzeczy, które oglądałam, od zakupoholizmu, od tego wszystkiego. Ja już tego nie chciałam, nie potrzebowałam. Ja wiedziałam, że ja potrzebuję tylko Jezusa, tylko Jego i nic więcej. Już nic więcej nie chciałam. I zaczęłam o tym mówić mojemu mężowi. Ale on nie podzielał mojego entuzjazmu. Mówił, no weź przestań, przecież trzeba żyć jakoś, no nie przesadzaj z tym Jezusem, no nie przesadzaj, dziewczyno. Aż przyszedł taki moment, kiedy mu powiedziałam, wiesz co, idziesz do piekła, musisz wybrać piekło albo niebo, życie albo śmierć. A on mówi, a gdzie moja wolna wola? Ja mówię, no masz wybór. Taki? Tylko taki? No taki. Od mojego nawrócenia trwało 7 miesięcy. Kiedy w grudniu była organizowana w Niepołomicach, my jesteśmy z Krakowa, była organizowana w Niepołomicach konferencja. W Krakowie, znaczy w Niepołomicach pod Krakowem i po tych sobie pomyślałam tak, że o, powiem mu, żeby jechał tam ze mną, może mnie zawiózł, no bo to kawał drogi, my mieszkamy z drugiej strony Krakowa. No, posiedzisz ze mną, wyjdziesz, będziesz chciał, to wyjdziesz. No i myślę, że ta, jeszcze chciałam tylko powiedzieć wcześniej, bo tak myślę, że to ważne jest, bo jak zawołałam do Jezusa i wróciłam wtedy do domu, to wiedziałam, że potrzebuję społeczności i potrzebuję chrztu. Ale byłam sama. Nie znałam żadnego chrześcijanina. Ja w ogóle nie miałam pojęcia, że tacy ludzie istnieją, że w taki sposób można wielbić Boga, że w taki sposób można z Bogiem chodzić. Dla mnie to było coś tak niesamowitego, więc sobie wymyśliłam, że ten człowiek, który prowadził to studium, to ja się z nim skontaktuję i on mnie ochrzci. Ale to się nie składało zupełnie przez pierwsze półtora miesiąca chyba, bo wprawdzie nawiązałam z nim kontakt, ale się nie składało. Więc myślę, no tak, Boże, Ty chyba masz inne plany, to powiedz mi, Boże, jakie Ty masz plany. No i wtedy przypomniało mi się, że ten człowiek mówił o kościele ulicznym w Warszawie. No i tak sobie pomyślałam, no może jest kościół uliczny też w Krakowie, no bo skoro tam prowadzą chrześcijanie, no to tu też. No i zaczęłam wertować ten internet, znalazłam krakowski kościół uliczny, Jurka Kłodę, jego telefon. I tak sobie wtedy upewniałam się, mówię, Boże, powiedz mi, czy tu mam dzwonić. I tak czułam w sercu, że tu mam iść, tu mam dzwonić, tu będzie wszystko jak trzeba. I zadzwoniłam do Jurka, przygotowałam sobie mowę, żeby tak nie obcesowo od razu, no, żeby jakoś to wyszło fajnie. No ale oczywiście Bóg miał inny plan, Duch Święty mnie tak poprowadził, że zdołałam tylko powiedzieć, że nazywam się tak i tak, jestem nowo nawróconą osobą, a chrześcijan to chyba nie ma, bo to chyba są jak Yeti, ich nie ma w ogóle już, wymarli. I czy wy chrzcicie? A Jurek mówi, chrzcimy. No i wyobraźcie sobie, że w ciągu tygodnia byłam ochrzczona na bagrach i już miałam społeczność. Mało tego, ponieważ jeszcze miałam nałóg paskudny, papierosy i sobie myślę, no nie pójdę do chrztu z tym nałogiem, no jak? No i poprosiłam braci i siostry przed chrztem, żeby się modlili o mnie, żeby o uwolnienie i... Alleluja. No i Bóg mnie uwolnił w swojej łasce też od tego nałogu, także chwała Panu i dzięki Niemu jestem wolna. W Jezusie jestem wolna. No myślę, że dalsza część należy do mojego męża. Kocham moją żonę i Boga. Z
mojej strony to inaczej wyglądało. Zupełnie inaczej. Moja żona powiedziała, i to jest prawda, że najczęściej w moim ja, w moim Mojsze odzywało się takie: a gdzie jest moja wolna wola? Bóg daje mi tylko dwa wyjścia? Tak wielki Bóg im pokazuje mi tylko piekło i niebo i nie ma innych wyjść? Ale teraz inaczej myślę. Teraz zupełnie inaczej. Ponieważ choćby położył przede mną 1000 dróg, choćby położył 1000000 dróg, to ta jedna do Jezusa Chrystusa jest najważniejsza. Ja czekałem 7 miesięcy, od kiedy moja ukochana żona, natchniona przez Ducha Świętego i przez Jezusa Chrystusa, zwiastowała mi dobrą Ewangelię. 7 miesięcy zmarnowałem. Wśród nas są ludzie, którzy odrzucają Chrystusa przez całe życie. Nie róbcie tego. Ja wam mogę tylko powiedzieć, jak moje życie w sekundzie wyglądało, kiedy nie chodziłem z Chrystusem. To nie jest chwała. To jest przeszłość, do której nigdy nie chcę wrócić i podejrzewam, że wszyscy chrześcijanie, wszyscy, którzy są nawróceni, nigdy by nie chcieli wrócić. Bóg to zabrał, powiedział: odkreślam to grubą kreską i nie pamiętaj już tego. Podejrzewam, że tylko pamiętamy o tym i ja o tym pamiętam, żeby jako przestrogę dla innych, żeby tego nie robili. Żeby nie podążali tą drogą, bo ona jest fatalna. Miałem tak, siostra wcześniej mówiła, lubiłem imprezy, tak? Też chodziłem na imprezy, ale oprócz tego, że chodziłem, to też piłem. A im bardziej, jakby to powiedzieć, w pracy wymagali ode mnie więcej, jakby więcej i więcej, wydawało mi się, że w alkoholu jest ukojenie. A im więcej piłem, tym bardziej alkohol mnie pogrążał. A im bardziej piłem, im bardziej się pogrążałem, tym bardziej oddalałem się od mojej żony. Oddalałem się od mojej dzieci. Czegoś, czego my nie widzimy, kiedy pijemy, tak naprawdę, dzieci widzą i nasze małżonki, i nasi bliscy, moja mama. Mnie ojciec zostawił, jak miałem 3 miesiące. Dzisiaj tu było mówienie o przebaczeniu. Zajęło mi to mnóstwo czasu, zanim Bóg mi pokazał, co tak najważniejsze w moim życiu. Bo ja zacząłem chodzić, głosić Ewangelię i tak dalej w momencie, kiedy się nawróciłem, ale Bóg powiedział do mnie: nie, to jest najważniejsze. A ja mówię: Boże, przecież chcę. Tak, ale czy wybaczyłeś ojcu? Czy wybaczyłeś? Ja w swoim sercu powiedziałem: tak, wybaczyłem. A Bóg zadał jeszcze jedno pytanie. Czy potrafisz go pobłogosławić? I wtedy stanąłem przed największym Panem, przed Jezusem Chrystusem, który wie wszystko, który prześwietla nas jak tą szybę. Jak jest jakakolwiek skaza, to wszystko widać. I wtedy powiedziałem: tak, Boże, nie wybaczyłem jeszcze mojemu ojcu do końca. Ja już wiem, po co się dzisiaj tu znalazłem, po co Bóg mnie przyprowadził tutaj do Ustronia. Nie na głoszenie słowa, Ewangelii i tak dalej, żeby naprawić mnie. I uwierzcie, że Bóg przysyła nas w różne miejsca i doświadcza. Nie dlatego, żeby nas upokorzyć, tylko dlatego, żeby nas nauczyć. Nauczyć nas miłości, nauczyć nas pokory, miłości do bliźnich i wybaczania. Bo wybaczenie to jest największe, co możemy zrobić. Bo jeśli nie wybaczymy swoim bliskim i tym, którzy nam coś zrobili, nie pójdziemy za Chrystusem. Ja w momencie, kiedy pobłogosławiłem mojego ojca, w moim życiu duchowym wiele rzeczy się zmieniło. I było super. I jest super. Natomiast mogę wam powiedzieć kawałek swojego życia poprzedniego, żebyście wiedzieli, z czego wyszedłem, z czego Chrystus wyciągnął mnie z jakiego gnoju. Oddalałem się od mojej żony, wychodziłem na imprezy i uważałem, że jest super. Miałem kumpli. Do tej pory mam kolegów też, natomiast już nie zapraszają mnie na imprezy. Ja też nie chcę chodzić. Miałem stany depresyjne do tego stopnia, że szatan próbował mnie zabić. Podpowiadał niejednokrotnie, pewnie tak jak wam podpowiada,
to życie nie ma sensu i ty nie jesteś niczego wart już w tym życiu. Nie chciałem popełnić samobójstwo. Teraz wiem stąd, ponieważ jak wysłałem SMS-a do moich dzieci, to moje dzieci zadzwoniły. Tata, o co chodzi? No mówię, nie, wszystko jest okej. Wszystko w porządku, jak to w świecie się mówi. That's fine. That's right. Wszystko w porządku. Ale moje dzieci zadały mi proste jedno pytanie. Czemu wysłałeś takiego SMS-a, jakby się z nami żegnał? Bo ja się żegnałem. Bo szatan chciał mnie zabić. Nie pozwalajcie mu. Nie pozwalajcie mu, żeby wam powiedział, że jesteście niczym. Że w tym życiu już nic nie osiągniecie. Ponieważ możecie. I w momencie, kiedy moja żona się nawróciła, my jeździmy codziennie samochodem do pracy. Codziennie. 35 minut, 40 godzin, w zależności od tego, jakie są korki. A ona jak się nawróciła, to nie zamykała ust i cały czas mówiła o Chrystusie. Ja byłem osobą nienawróconą, więc dla mnie każde słowo było jak uderzenie w serce. W końcu to, co moja małżonka powiedziała, w końcu jej powiedziałem, wiesz co, chyba przesadzasz z tym Chrystusem, bo bez przesady. Żyjemy w tym świecie, a jak kiedyś przyszła po jednym spotkaniu i powiedziała, nie, wiesz, ten świat dla mnie już nie istnieje. Dla mnie jest Królestwo Niebieskie. Myślę sobie, okej, pewnie teraz sprzeda dom. Pozbawi nas samochodu i innych rzeczy, a ja w tym świecie siedzę. Tak mi chyba by trochę brakowało kasy. Myślę sobie, oni są chyba crazy. Ale nie próbowała tego zrobić. Nie, no własność domu, tam 1/4 jest na mnie, więc nie mogła, ale samochód mogła. I to było dziwne. I sytuacja wyglądała tak, że ja przez te 7 miesięcy, kiedy moja małżonka jeździła na spotkania do zboru, ja ją zawoziłem osobiście, pod same drzwi. A tutaj siedzący mój bracia i siostry wychodzili i machali mi. Za każdym razem, jak przyjeżdżałem, wychodzili i machali. Hej! Myślę sobie, pogrzało ich. Czego oni chcą? Myślę sobie, co ona robi tam przez 2,5 godziny? Czasami przez 3. Ja się błąkałem po mieście w różnych dziwnych miejscach. Aż pewnego razu, tak jak Małgosia powiedziała, jest konferencja. Mówi, jedź ze mną. Zawieziesz mnie, wejdziesz, nie? Ja myślę sobie, okej, pracowałem w korporacji, konferencja nic dla mnie nie jest czymś groźnym, nie? Będą kanapki, będzie... Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że lubię zjeść. Nie siada się ze mną do stołu. Myślę sobie, będą kanapki, będzie herbata, będzie coś do wypicia, będzie przerwa. Jak będzie ten, bo zawsze na takiej konferencji po 1,5 godziny zawsze jest przerwa, nie? Żeby się nikt nie zmęczył, żeby można było się pożyć. Myślę sobie, jak będzie ciężko, to czmychnę stamtąd, nie? Wsiądę w samochód, pojadę do domu, przyjadę po 6 godzinach w sam raz po nią i będzie w sam raz. Powiem wam tak. Szatan działał. Szatan działał. Mamy 2 wiadomości. Jedną dobrą, drugą złą, jak usłyszałem od Wieśka Mellera. Jedna ta, że szatan nie odpuszcza. Powiem tak, i tak działa szatan. Jak w najważniejszych momentach próbuje coś wyłączyć, podczas inscenizacji w najważniejszym momencie zaczęły stołki lecieć, tak? Myśmy to zauważyli z żoną na wszelakich spotkaniach. Na wszelakich spotkaniach. Wtedy, kiedy ktoś coś próbuje ważnego powiedzieć od Boga, od Ducha Świętego, zaczyna szatan działać. Więc jak coś was próbuje rozpraszać podczas nauczania, to się skupcie jeszcze bardziej. Ja tak robię. Jeśli coś zaczyna trzeszczeć, coś zaczyna szczelać, ja się bardziej z moją małżonką skupiam. Bo wiadomo wtedy, że coś jest ważnego. Że coś jest ważnego. Skończyłem na tym, że pojechałem na tą konferencję i działał. Było mi źle, bolała mnie głowa, plecy. Widziałem w tym momencie braci i siostry, którzy modlili się,
Oddawali Bogu cześć, chwałę, było też uwielbienie, tak? Okej. Słuchałem kiedyś metalu, różnej dziwnej muzyki. Myślę sobie, co to za muzyka? Tego się nie da słuchać. Nieprawda. To jest kłamstwo. To jest wierutne kłamstwo. I przez pierwsze 3 godziny, chyba tyle to trwało, czy może 2 godziny, nie wiem. Po prostu czułem się fatalnie. Myślę sobie, pojadę do domu. Ale nie. Bóg miał inny plan. Zwyciężył szatana i zwyciężył też w moim sercu. Złamał mnie, złamał moje serce. Wyszedłem z, tak jak tutaj jest sala, wyszliśmy na zewnątrz, jeszcze wtedy paliłem, piłem, tak różne dzień. Ale wyszedłem tylko na papierosa, bo jak przynajmniej jak jeździłem, to nie piłem. Taki byłem. Sprawiedliwy w swoim mniemaniu. Wyszedłem na papierosa, stanąłem tam na zewnątrz. Oni wszyscy zostali wewnątrz. Zaczęli rozmawiać ze sobą i zachowywali się tak jak tutaj wszyscy bracia i siostry. Przytulali się, rozmawiali, uśmiechali do siebie, jedli jakieś kanapeczki, coś popijali, a ja stałem sam. Nie dopuśćcie do tego. Stałem sam jak palec, jak kołek. I Bóg mi pokazał, że jestem sam. Ale pokazał mi też, że mnie może przytulić do serca. Może mnie przytulić do swojego serca. I popatrzyłem jak w lustrze, jak w Biblii jest napisane. Już kończę. Zobaczyłem własne odbicie i wróciłem na salę. Wtedy Chrystus zmienił moje życie. Wszystko zaczęło do mnie trafiać. Wszystko. Powiem tylko jeszcze jedno, że jak wracaliśmy z powrotem, moja żona się uśmiechała. Nic nie mówiła. Bo się samochód zaczął psuć, bo tak jest, że jak coś się dzieje w naszym życiu, coś bardzo ważnego, duchowego, to szatan przy jej chrzcie, przy moim chrzcie zepsuł nam samochód. Normalne, żebyśmy nie dojechali. I ona już wiedziała, że dojedziemy do domu i tak dalej. Ale powiem tak, jeszcze jedno świadectwo, bo tych świadectw, które w tym momencie w naszym życiu są codziennie praktycznie. Jak się spotykamy co środę na spotkaniach kościoła, w domu, kiedy siedzimy i opowiadamy, to można byłoby godzinami. Ale jedno świadectwo. Moja żona ostatnio ze mną jechaliśmy samochodem parę miesięcy temu. I ona powiedziała, wiesz co? Myśmy nie zrobili nic, żeby naprawić nasze małżeństwo. Nic. Nawet palcem nie kiwnęliśmy. To wszystko zrobił Bóg. To Jezus Chrystus, który jest w naszych sercach, jest w nas. On nas zmienił. Ja pokochałem moją żonę od nowa. I dziękuję Ci, Jezu, za to, że mogliśmy napełnić Tobą, siebie i naszą rodzinę. Ja wierzę w to, że Bóg w Waszym życiu też może tak zadziałać. Jeśli tylko tego będziecie chcieli, jeśli Go przyjmiecie do swojego serca. Amen.